jestem alkoholikiem, a ja mam wyżej. Ja nie lubię tych sugestii wszystkich, nie? Czy tam. Ja lubię same to po prostu przeczytanie suchego kroku albo suchej tradycji, bo to mi wtedy wyzwala moje myślenie, nie? Jak ja to rozumiem. Mnie nie interesuje to, jak to rozumie grupa, jak to rozumie intergrupa, jak to rozumie całe AA. Ja chciałbym wiedzieć, jak ja to rozumiem. Jak to do mnie trafia, nie? I dzisiaj ja jestem na etapie cały czas uczenia się, akceptowania, bo z tym mam największy problem. Ja pamiętam przez wiele lat, jak była tylko mowa o tradycjach, to ja po prostu wychodziłem z takiego meetingu, bo ja mówiłem, że przyszedłem się leczyć z alkoholizmu, a nie po prostu słuchać jakichś. Nie miałem o tym żadnego pojęcia, nie miałem cierpliwości, tolerancji, nic nie miałem. Teraz gdzieś to do mnie dochodzi i tutaj właśnie tutaj z kolegami tutaj często właśnie takie tarcia są, bo no ja w tym, ja pierwszy raz robiłem ten program na tych 12 na 12 i tam też są jakieś sugestie, jak to trzeba pojmować, nie? Takie nakierowywanie, nie? Ja wam powiem, że ja już przeżyłem to wielokrotnie, że nieraz 75% grupy jest, ma ukierunkowane spojrzenie na to, że tak trzeba mówić, jak ktoś mówi nie tak, już teraz może tak nie jest, mi trochę się to oklepało, ale no ja sam byłem świadkiem tego, że parę osób na mnie skakało po prostu, bo nie mówiłem tak, jak oni by chcieli, a oni uważali, że mieli rację. I to już jest błąd. Nie? To już jest błąd. Jeśli ktoś tutaj uważa, że ma rację, no to już jest coś tu mówię. Że ktoś uważa, że jego droga, jego rozumienie, jego forma jest, ta jest prawidłowa. Bo tak jest na przykład napisane tu, ale tam jest napisane inaczej, nie? A jeszcze tam jeszcze inaczej. Nie? No i wtedy się robi dogmaty, tylko to, co tu jest napisane, to jest prawdziwe. Nie? I wtedy to jest po prostu tak zwany dogmat. Nie? Wtedy się, jak to się mówi, to powiedział Freud, gdy rozum śpi, budzą się potwory. Nie? Ja wam powiem, ja wielokrotnie traciłem wiarę, nawet w tej wspólnocie. Nie? Pamiętam, po 10 latach niepicia przyszedł taki moment, wszedłem na kurs cudów i nagle mi się to wszystko wywróciło, ponieważ jeszcze ten film był, najpierw książka Dana Browna, bodajże Dana Browna, ten kod Da Vinci. Nie? Ja pamiętam, byłem wtedy na Mazurach, pracowałem jako terapeuta na takim obozie. Jak ja to przeczytałem, ja mówię, ja pierdolę. I ta wiara mi zaczęła gdzieś tam unikać. I teraz, słuchajcie, ja mam takich podopiecznych, jak to się mówi, takich, jak mój sponsor powiedział, wiesz, może taki jest czas, żebym już takich miał. Nie? Ja mówię, ale ja nie mam cierpliwości, nie? Ja się nie nadaję. Ale on mówi, że klas właśnie miał takie coś, że mówił, że jak już iluś tam miał tych sponsorów i ktoś był przypadek beznadziejny, to on mówi, dobra, to jeszcze spróbuję. Ale ci podopieczni, którzy absolutnie nie przyjmują nic, jak to się mówi, na wiarę. Ostatnio właśnie taki jeden powiedział, ja mówię, słuchaj, dwa meetingi w realu, rozumiesz? On akurat w Austrii jest. On mówi, a dlaczego dwa w realu? Ja mówię, bo taki mój sponsor przekazał. A on mówi, a jak twój sponsor był, to mówi, to skąd to był? Ja mówię, no jemu Michał przekazał, nie? A Michał przekazał. Ja mówię, no może
I tak już dalej nie wiem, może, tak? Skąd ja mogę wiedzieć? Może mój sponsor sobie to wymyślił. Gdzie jest napisane w jednym książku, że z pamięci nie brali? Nie ma czegoś tego. Kiedyś był jeden miesiąc, nie spotykali. I nie pili, i nie pili. I ten mój podopieczny mi nagle mówi taką bombę, no nie? A on mówi, jak ci tam twoi tam ci prasponsorowie, czy jak pisali tą książkę, to była wtedy pandemia? Były mityngi online? Ja mówię, no nie były. Bo on mi powiedział, że on nie będzie chodził na tym realu, bo go denerwują. I teraz co? Najlepiej byłoby zadzwonić do sponsora. Marek, co ja mam powiedzieć sobie o tym? Ja odpowiadam, nie wiem. Kiedyś wiedziałem, kiedyś wszystko wiedziałem. Powiedziałem, nie, masz jednak chodzić, mam w realu i to. Chłopak mi dał konkretne argumenty i mówię, że zrób jak uważasz. Nie? Dlatego ten, bardzo chętnie bym powiedział o tej drugiej tradycji, jak ją rozumiem, ale jak przeczytałeś to wyjaśnienie, to ja już potrzebuję, nawet nie wiem, jak ona brzmi. A mam kłopoty już z pamięcią. Dziękuję bardzo. Dzięki.